Cześć Kasia, bardzo Cię miło widzieć na imprezie branżowej. Jak się czujesz, bo to nie jest Twoje środowisko naturalne? No nie jest naturalne, ale zawsze może być. A jakie Twoje samopoczucie jest tutaj między tymi wszystkimi gwiazdami, celebrytami? Wiesz, ja nie, staram się nie wchodzić do tego wszystkiego tak na serio, więc po prostu gadam z nimi jak z normalnymi ludźmi. I tyle, no wiesz, mam teraz więcej czasu, mogę po prostu posiedzieć z nimi, nie wiem, pogadać, pośmiać się z nich. Niektórym trzeba, wiesz, dać troszeczkę takiego luzu, żeby... Okej. Ja wszystko Kasia rozumiem, na takich imprezach jest alkohol. Czy tak. Ty możesz zajrzeć do kieliszka, czy raczej to u ciebie nie jest wskazane? Raczej to nie jest wskazane, nie? Szczególnie teraz podczas rekonwalescencji staram się dbać o tą regenerację, więc też nawet za długo tu nie posiedzę. Okej, czyli spokojny sen też jest u ciebie na liście do wykonania. Tak, tak, szczególnie, no higiena odpoczynku to jest podstawa w życiu sportowym. Powiedziałeś, że trwa rekonwalescencja, na czym ona polega, że musisz o siebie dbać, ale jak to dbanie wygląda? Od poniedziałku do piątku spędzam około 3 do 5 godzin w Karolina Medical Center. Tam się leczę u Krzesimira Sieczycha i Magdaleny Syrek głównie. No i wiesz, to tak wygląda to jak wchodzenie na beret, schodzenie z bereta, robienie jakichś ćwiczeń takich bardziej ogólnorozwojowych, poprawa, nie wiem, tam takich rzeczy, na które wcześniej nie było czasu, stabilizacja, wiesz, core, te rzeczy, nie? Więc robię trochę inny rodzaj wysiłku niż zwykle, ale jest to tak samo obciążające psychicznie. Tyle, że po prostu spalam może trochę mniej kalorii, nie? A kiedy kończy się okres rekonwalescencji u ciebie? No to jest medycyna, tego nie można przewidzieć. Są rokowania, ale to tak samo jak u piłkarzy też. Słyszysz, że ktoś wróci za 1,5 roku, a może wrócić za 2 lata, a także za 8 miesięcy, nie? Także naprawdę nie chcę tutaj rzucać datami, bo też bym bardzo chciała już, wiesz, w grudniu, w styczniu odpalić, tak? To byłby mój taki najpiękniejszy cel. Ale staram się podchodzić do tego z chłodną głową, ponieważ od kwietnia się zmagam z tą kontuzją i też za każdym razem trochę za wcześnie wracałam na te pełne obroty i po prostu 2 razy gorzej mi się to odbijało. Rozmawiamy dość zagadkowo, niektórzy widzowie mogą nie wiedzieć, jaka to kontuzja. To kontuzja kolana, ale co się stało konkretnie? Tak, dokładnie to jest kontuzja rzepki, rozpalona maziówka, trzeba było wejść poprzez artroskopowo. I tam wyczyścić. Ale to w jakiej sytuacji to się wydarzyło? To nie jest jednorazowy uraz, to po prostu są takie rzeczy, które narastają podczas wieloletniego treningu i potem mogą po prostu eskalować w pewnym momencie, no i tak się u mnie stało. No dobrze, w takim razie życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo mnie zastanawia, co Ty jako sportowiec myślisz o wysokich pensjach piłkarzy, że tam jest najwięcej kasy. Jaki masz do tego stosunek? Wiesz, ja sama się interesuję piłką nożną, kibicuję Arsenalowi, generalnie interesuję się Premier League. Bardzo lubię tą kulturę, która tam wokół tej całej ligi, wokół klubu się obraca. To jest wszystko bardzo skomplikowane, to jest raczej taki styl życia naprawdę wielu ludzi, tak? Nie tylko w Anglii, ale i na świecie. No jak spojrzysz na Amerykę Południową, no jest to najbardziej popularny sport świata też, tak? No tak, ale dlaczego tam jest najwięcej kasy? No jest, są tam media, no po prostu ty też jesteś przedstawicielem mediów. Wiesz, gdzie idziesz, gdzie kogo pytasz, no to też nie podchodzisz, wiesz, do mniej, powiedzmy, znanych ludzi. I przez to oni nie mają takiego, powiedzmy, nie wiem, takiej oglądalności, no i też mniej zarabiają, tak? A dlaczego celebryci zarabiają więcej niż normalni ludzie? Niż to inni jest, ludzie z mediów, nie? To jest dobre wytłumaczenie, ale czy wy w innych sportach macie tak, że macie trochę żal, że u was jest mniej i tam jest więcej? Jak wy na to patrzycie? Wiesz, bo niektórzy, wiesz, twierdzą, że to jest niesprawiedliwe, nie? Że jasne, na przykład siatkarze zarabiają mniej niż piłkarze, a siatkarze przynoszą rezultaty, a piłkarze ich nie przynoszą. Wiadomo, ale jak w sporcie wejdziesz, jak w sporcie zaczniesz myśleć tylko i wyłącznie o pieniądzach, no to już lepiej, żebyś się z tym sportem pożegnał. Nie? Powiedziałeś, że jesteś fanką piłki. Co sądzisz o naszej reprezentacji? Co sądzisz o naszej reprezentacji? Nie śledzę tak mocno. Szczerze mówiąc, nie jestem tutaj osobą ekspercką na pewno w tym momencie. No tak, ale te najważniejsze mecze znasz. Co sądzisz o ich kondycji? Ciężko, wiesz, generalnie piłka reprezentacyjna jest bardzo specyficzna, ponieważ to są ludzie, którzy spotykają się raz na jakiś czas, nie? I wtedy po prostu albo zatrybi, albo nie. To nie jest tak jak w klubie, gdzie oni przygotowują się przez cały rok, mogą grać ze sobą,
dostosowywać tę taktykę. Trener sobie wybiera graczy pod jego tam wizję, tak? A w kadrze masz raczej no, zlepek osobowości, które no, też często grają po prostu w innych ligach, na różnych poziomach, więc jest ciężko tak oceniać. Czyli poniekąd stajesz za nimi, trochę ich bronisz. Tak, oczywiście, no wiesz, generalnie kocham polski sport, tak? No to jest, no sama jestem jakby przedstawicielką, stąd się wywodzę, więc na pewno nie będę tutaj... Wiem, jak oni mogą się czuć też po prostu. Wiem, że na pewno bardzo chcą, tak, to zrobić wszystko jak najlepiej, a że czasami się nie udaje, no to tak jak ze wszystkim mogę ci tutaj analogicznie, wiesz, tak jak z mediami mogę ci tutaj... Oczywiście, że tak. Nie jest tajemnicą, że czasem pojawiasz się w TVP. Dlaczego decydujesz się na goszczenie w ich programach? Chodzi mi o to, że wiesz, że niektórym to zgrzyta, że jesteś osobą tak. LGBT i chodzisz do TVP, które nie jest przychylne tej grupie. A to jest bardzo dobre pytanie. A ja właśnie chodzę wszędzie i powtarzam, że trzeba wychodzić poza własną bańkę, nie? Możemy siedzieć sobie w kółku i opowiadać, jak to zwojujemy świat, ale trzeba iść dalej z tym przekazem i jakby swoją jakby postawą, swoją ekspozycją, swoje osoby, nie wiem, czy ja teraz dobrych słów używam, ale fajne, wiesz, fajne po prostu słowa. Gdzieś utrwalasz ten obraz w ludzkich głowach, gdzie, wiesz, osoby LGBT, która dumnie się reprezentuje jako przedstawicielka, wiesz, polskiego sportu, w głowach tych ludzi, którzy z reguły by nie mogłabyś do nich dotrzeć w tradycyjny sposób, nie? Tak jak na przykład przez Instagram, czy tam TVN, powiedzmy, nie? No bo są ludzie, no tak, przynajmniej zupełnie było tak inna teraz, grupa nie? Odbiorców. Tak. Trzeba wychodzić z tej bańki. A miałaś kiedyś zdaniem. Jakąś nieprzyjemną sytuację w TVP przez to, że jesteś z grupy LGBT? Spotkałaś nie. jakaś dyskryminacja? Szczerze mówiąc, nie, szczerze mówiąc, to nie, ja w ogóle... Znam się bo ten sławny wywiad, któremu udzielałam, w ogóle, wiesz, często jak jesteś po zawodach i pytają się, i podchodzą do ciebie dziennikarze, no to nie patrzysz, co mają narysowane na mikrofonie i z reguły nawet nie wiesz, że udzielałaś temu czy tamtemu wywiad, nie? Konkretnej stacji. A ja tak naprawdę i w magazynie, w TVP, już wcześniej, chyba z 2 miesiące wcześniej leciał taki magazyn o igrzyskach, o sportowcach, którzy będą tam występować i ja normalnie opowiadam tam o swoim życiu prywatnym, mówię, że mam dziewczynę, że jest też sportowczynią, że jest Kanadyjkarką i wiesz, i to w ogóle jakby przyszło bez echa i dopiero ten sławny wywiad tak rozbudził jakby media dookoła. I nie, no tak jak mam być teraz, to po prostu mnie to w świecie sportu nie spotkało. To mam do ciebie ostatnie pytanie, co sądzisz o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Jaki masz do tego stosunek? Bo znam zwolenników i przeciwników. Jak to u ciebie? No jak myślisz? Wiesz co, znam osoby z grupy LGBT, tak? które mówią, że to nie jest dobry pomysł. Więc dlatego postanowiłem, że ciebie się zapytam. Okej, ale tak naprawdę to nie wiem dlaczego nie, bo jakby... No, nie ta można osoba ludzi wyznaje do... dość, wiesz, tradycyjne wartości, mimo tego, że jest w grupie, w jakiej jest, rozumiem, to uważa, że powinna rozumiem. Być kobieta i mężczyzna, zajmować się dzieckiem, żeby stworzyć mu taki normalny świat. To była jego argumentacja. A ty czym byś uargumentowała to, że jesteś za? Ale no zobacz, no my jesteśmy może w podobnym wieku, no i wyobraź sobie, jak stworzysz ten normalny świat dziecku, w którym żyjemy, to ten świat nie jest normalny, no po prostu to nie jest tak jak w filmie, czy w książkach, w harlekinach. Chcielibyśmy, żeby to było może tak romantyczne wszystko, ale no nie jest i tak naprawdę my jako dzieci się musieliśmy przystosowywać do wielu różnych warunków, tak? Jesteśmy z przekroju tego, jak to się mówiło, zmiany, że Solidarność przejęła, jak to się mówi? Zmiana... Wiemy o co chodzi, ustroju? Jesteśmy w przekroju tego zmiany ustrojowego, no i tak naprawdę wszystko się tam wydarzało, wydarzały się bardzo, bardzo mocne rzeczy, jesteśmy świadkami wielu konfliktów od tak naprawdę od dziecka. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc o normalnym świecie, bo w tym momencie... Bardziej chodziło mi o to, że wiesz, ta osoba, ja nie mówię o sobie, tylko mówię o tym, kogo ci przytoczyłem. Nie, że tam chodziło o to, żeby była kobieta i mężczyzna. Żeby to kobieta i mężczyzna zajmowali się dzieckiem, żeby mężczyzna przekazał mu swoje wartości, a kobieta swoje. Nie, jak mamy faceta i faceta, to brakuje kobiety, nie? I... Tak, ja cię rozumiem bardzo, ale ja w ogóle nie jestem zwolenniczką takiego stereotypowego podchodzenia do płci, nie? Po prostu, nie... Ja na przykład też jestem dość androgeniczna jak na kobietę, a wiesz, po prostu utożsamiam się jako kobieta i
nie godzę się na te wszystkie sztywne ramy bycia, wiesz, posiadania makijażu, długich włosów, chodzenia w szpilkach, czy wpasowywania się w ogóle w ten kanon, nie? Mhm. Także jak ja bym miała dziecko, to też bym mu starała się przekazywać po prostu wartości takie jak, wiesz, szacunek do drugiego człowieka i żeby jak najbardziej potrafiło zostać sobą w tym jakby bardzo mocno oczekującym świecie od nas, nie? Czyli rozumiem, że dałabyś sobie radę też w roli mężczyzny w takim związku. Ale właśnie mówię, że nie ma, nie. No ja wiem, już słyszę, ale... jak będzie nagłówek. Katarzyna Zilman w roli mężczyzny wychowuje swoje dziecko. Nie. Ale nic by mu nie brakowało, twoim zdaniem. Ale wiesz, bo ja ci mówię, że bym chciała odchodzić od tego stereotypowego patrzenia na płeć, ale oczywiście... Chciałabym, żeby to dziecko widziało ludzi właśnie z każdej strony, nie? I właśnie to nie chodzi tylko z perspektywy mężczyzny i kobiety. Żeby miało po prostu otwartą głowę i jakbyśmy tak wychowywali swoje dzieci, to na pewno żadne dziecko nie miałoby nieprzyjemności w szkole z racji tego, że ma dwóch mamusiów, tatusiów, dwie mamusie czy dwóch tatusiów, nie? No tak samo przecież mamy dzieci, które są z rozbitych rodzin, mogę tych... Przykładów wymieniać bardzo dużo, żeby każdy zrozumiał. Oczywiście. Ja zrozumiałem, o co ci chodziło. To ostatnie pytanie, a wy macie w planach? Wiesz, ja na razie jestem aktywną sportowczynią, moja dziewczyna też, ona jest jeszcze w ogóle młodsza ode mnie, więc są takie rozmowy, ale nie jestem w stanie ci tutaj nic powiedzieć więcej. Okej, dobrze, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Dzięki wielkie, sorry, ja tak dziękuję. Po prostu macham na tych... Nie! Przepraszam, montażystę!